Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Za chwilę leci tutaj podgląd walka Bołoza z Itaumą, no ale kto widział walkę Bołoza z Cikewą, która odbyła się na gali Różański-Babicz w Rzeszowie, no to wie, jak małe szanse ma Michał Bołoz z tego rodzaju zawodnikami, bardzo szybkimi, bardzo dynamicznymi, mocno bijącymi w różnych płaszczyznach, z dobrymi nogami i obroną. Praktycznie Michał Bołoz jest bez szans i myślę, że dosyć szybko się ten pojedynek skończy, no ale z tego co wiem, Michał jedzie tam z nastawieniem zrobienia niespodzianki, bo on jest jeszcze na tym etapie kariery, gdzie wierzy w siłę swoich pięści, a jeszcze może przyjąć. Ja jednak myślę, że ten pojedynek raczej długo nie potrwa. Innym pojedynkiem jutro jest na przykład na gali DAZN. Będzie mi się mierzył Michael Conlan z Gillem. Jordan Gill to zawodnik utalentowany, którego miałem okazję, był dużą nadzieją Eddiego Herna, którego miałem okazję oglądać sobie na żywo w Londynie i tam walczył z takim Guelfim. W ogóle Gil ostatnie trzy pojedynki to remis z przeciętnym Castillo, właśnie ta walka z Guelfim, którą oglądałem, którą wygrał przez knockout bardzo efektownie, natomiast wracał po ciężkiej podróży i był tam konkretnie zraniony. Tak naprawdę wydawało się, że już Guelfi go dopadł i w momencie, kiedy uwierzył w to, że wygrał, został znokautowany. Tam naprawdę blisko brakowało, żeby Gil przegrał o te Mistrzostwa Europy z Guelfim, z którym jechałem chwilę windą w hotelu, rozmawiałem. No i on był przekonany, że tego Gila pokona. Nie udało się, chociaż jak to powiedziałem, był blisko, ale Gil wygrał, natomiast tych ciosów, które przyjął w tym pojedynku ze zdrowia, zabrać mu nie można. On już ma gdzieś to w plecaku, te uderzenia, które przyjął z Guelfim, a przecież później po Guelfim tak naprawdę przejechał się po nim Kiko Martinez, bo tam może Gil nie leżał tak spektakularnie, jak leżał Conlan w ostatnim pojedynku, natomiast na pewno leżał kilkukrotnie i Martinez jechał z nim od początku do końca, więc tutaj, mimo że Michael Conlan, który został znokautowany w ostatnich czterech walkach dwa razy, no to tak, z Liudem to on trafił uda, to on prowadził pojedynek, dobra, zmęczył się, został znokautowany, ale jednak to nie jest walka taka jak ta Gila z Kiko Martinezem, podstarzałym Kiko Martinezem. Tutaj miał naprawdę kozaka naprzeciwko siebie, Conlan Liuda, i większość tego pojedynku radził sobie znakomicie. Druga sprawa, tego samego Guelfiego, to w ogóle zniszczył w pierwszej rundzie Michael Conlan. Ostatnio przegrał przez knockout z Lopezem, ale ja i tak cenię sobie wyżej właśnie Lopeza niż Kiko Martineza, więc Conlan przegrywał raz, że po walkach, w których on boksował również i miał swoje momenty, a po drugie przegrywał z dużo lepszymi zawodnikami niż Jordan Gill, dlatego ja tu postawię, że wygra Michael Conlan. I postawię chyba, że wygra przed czasem, bo w walce, w których obaj są mocno naruszeni, obaj potrafią uderzyć, to praktycznie pewnie, że ten pojedynek skończy się przed czasem. Kolejna walka to chyba będzie równolegle szła gala Krystiana Karzyczki w Kościerzynie bodajże się odbywa, bo tam Krystian te gale robi najczęściej i tam będzie walczył no tak chyba dosyć równe w zestawienie Max Miszczenko po tym remisie, powiedzmy, ze Staniochem, chociaż wygrał wyraźnie Max Miszczenko.
Nie wiem wtedy z Łukaszem Stanechem, no ale sędziowie widzieli na gali Tomka Babilońskiego remis. No i Kajetan Kalinowski będzie z nim walczył i myślę, że to nie jest chłopak, który pozbawiony jest szans w takim pojedynku. Zobaczymy, jak kondycyjnie będzie przygotowany Max Miszczenko. On jest faworytem tego pojedynku. No i jak wygra, no to będzie łakomym kąskiem dla któregoś z naszych półciężkich, żeby wrócić na przykład dla Pawła Stępnia, żeby wrócić gdzieś do gry, pokazać się na polskim podwórku, czy Janka Czarkiewicza, żeby postawić kolejny krok w boksie zawodowym. Także zobaczymy, jak ten pojedynek wypadnie, ale tam bardziej mnie interesuje debiut Nikodema Jerzyckiego w kategorii ciężkiej z Jakubem Sosińskim. Ja sobie marzyłem, żeby z Michałem Soczyńskim Jerzewski zawalczył, no ale niestety nic z tego nie wyszło, mimo że tutaj zapewniał mnie Mariusz Krawczyński, że próbował się kontaktować, kontaktował się, zgadzał się na wszystko, no ale nie udało się tego pojedynku dograć. Nikodem po dłuższej przerwie wraca z Jakubem Sosińskim i Jakub w tym roku walczy już czwarty pojedynek. Jest zdecydowanie cięższy, bo z tego co wiem, to waży około, nie wiem, 115-120 kg. No ale jest dlatego tyle waży, że nie jest do końca przygotowany i nie prowadzi trybu życia higienicznego. O tym też jest powszechnie w środowisku wiadomo, więc tutaj Jakub Sośnicki, który niewątpliwie talent do boksu kiedyś posiadał, ale na pewno nie w tej wadze i nie teraz, to może być trudny rywal w pierwszych dwóch, trzech rundach dla Nikodema Jarzyckiego. Wiemy, że Nikodem wychodzi często spięty do walki, potrzebuje tych paru chwil, żeby się rozluźnić. Jeszcze ta nowa kategoria wagowa, nowa siła ciosu będzie powodowała, że to spięcie będzie jeszcze większe. Natomiast no też Nikodem jest nieźle wyszkolony technicznie, ma pracę nóg, na pewno będzie przeważał szybkościowo nad Jakubem Sosińskim. Jeśli przetrzyma te 2-3 rundy, to myślę, że Jakub Sosiński będzie tak zmęczony tym pojedynkiem, jeśli oczywiście Nikodem będzie tam inicjował jakieś ataki, żeby tego Sosińskiego podmęczyć, to będzie tak zmęczony tym pojedynkiem, że sam się podda albo upadnie po którymś ciosów na dół. Także tutaj myślę, że Nikodem Jerzewski wygra ten pojedynek przed czasem. No i chyba główne danie tego weekendu: Ryan Garcia z Durolm. Tu mamy znowu taki, wydaje się, Golden Boy szykuje miękkie lądowanie po tej porażce z Gervontą Davisem. Ryanowi Garcia wziął zawodnika od siebie, minimalizuje ryzyko, jakby Garcia w tym pojedynku nie poszło, bo Durolm to też zawodnik, który występuje na ich galach, na galach Oscara de la Hoya, i jest to zawodnik, który ma wysoki współczynnik knockoutu, natomiast knockoutował na przykład w ostatnim pojedynku gościa z kategorii superpiórkowej. Sam walczy w kategorii lekkiej, a tu startuje z Garcia w kategorii superlekki. Na ważeniu aż takiej różnicy nie było pomiędzy nimi widać, natomiast już w dniu walki myślę, że Ryan Garcia będzie zdecydowanie większy od Durolma. Jeśli nie siedzi w głowie jego ta porażka, no to powinien sobie z Durolmem poradzić, no bo to jakby taki wymarzony dla niego rywal. Niższy, idzie cały czas do przodu w jednym tempie, schowany za szczelnym blokiem, tam no nie może nic się stać, co się stało w pojedynku z Davisem. Ale ja pamiętam Ryana Garcia, jak zaczynał, naprawdę z przeciętnymi zawodnikami i często zawodnicy, którzy potrafili przyjąć jego cios i ogarnąć jego szybkość, przystosowywali się do tej szybkości, no to niekoniecznie radził sobie z tym Ryan Garcia.
No i jeśli powróciły stare demony, bo przegrał z tym Davisem, przegrał przed czasem, i jeśli gdzieś tam są oznaki jakiejś depresji, niezdecydowania, morale te upadły, no to wtedy Dulorme może być dla niego ciężkim przeciwnikiem, ale podejrzewam, że wszystko jest tak skonstruowane, żeby Garcia wrócił zwycięstwem i kolejny jego pojedynek to był jakimś wielkim hitem. Dogadywano walkę z Teofimo Lopezem, ten rzekomo nie przyjął oferty intratnej 1,5 miliona dolarów, ale nawet jakby Garcia spotkał się z Lopezem, no to moim zdecydowanym faworytem byłby Teofimo Lopez, który czasem jest jeźdźcem bez głowy. Poza ringiem też niekoniecznie grzeszy inteligencją, ale w ringu ta inteligencja ringowa, w momencie kiedy ma zawodnika, z którym musi myśleć i który jest dla niego wyzwaniem, no to jest na najwyższym poziomie. Także tutaj nie wiem, czy tak specjalnie uciekał Teofimo, czy on szuka jakiejś większej walki na horyzoncie. No ale z kolei Garcia myślę, że jest przygotowywany do walki z jakąś inną gwiazdą po to, żeby znowu zarobić te dziesiątki milionów i Dulorme jest tylko na przystawkę. Czy sprawi jest niespodziankę? Jest to możliwe. W walce Sosiński-Jerzewski, mówię, pierwsze dwie rundy będą ciekawe, później może trzy, później będzie chyba wszystko wiadomo. Conlan Gil, tutaj na pewno ktoś padnie. No i Bołos Itauma, to jest oczywiście Michał Bołos, jest tylko dostarczycielem punktów i nie spodziewam się tutaj niespodzianki. Zapraszam wszystkich do subskrypcji i oczywiście na weekend bokserski. Pozdrawiam.